Siemanko. Chciałem wam podziękować za to, w jaki pozytywny sposób odebraliście remix z Tekny, który robiłem kilka dni temu. Muszę wam przyznać szczerze, że jest mi ogólnie dosyć przykro, bo myślałem, że robiąc ten remix, no robi miły gest i to będzie taka miła niespodzianka dla pani Gosi. I bardzo się ucieszę, jak zobaczy taki pełny utwór już tak z taką produkcją, nastrojonymi wokalami i tak dalej. Nigdy nie negowałem autorstwa pani Gosi do tego remiksu, ani nie czerpałem żadnych korzyści finansowych. To była tylko dla mnie taka śmieszna akcja, która nabrała dziwnego echa. Dlatego chciałem wam powiedzieć z tego miejsca, że jeśli wyjdzie pełny utwór, to tylko za zgodą pani Gosi. I wcześniej mówiłem, że podzielimy się porówno, ale wiecie co? Pomyślałem, że oddam pełnię zarobku z tego utworu dla pani Gosi, która jest osobą w potrzebie i przynosi nam uśmiech na TikToku codziennie. Mogę też pomóc zarejestrować ten utwór w ZX-ie, no i ogólnie służę pomocą i ściskam, pa.